Cześć, siłano, witam was w kolejnym odcineczku. Dzień dobry. Dzisiaj co zrobiłem? Z zatchu podbitka, bo mi te miechy wywiało. Teraz już tak nie wieje, ale jeszcze tam jest minimalna szparka i te miechy tam zostawia, żeby było jednak uszczelnieni. Tutaj jeszcze też muszę miech wcisnąć. No i jeszcze trochę, póki jest widno, to pogrzebia tu przy wiacie, bo tu jeszcze muszę zrobić taką malutko ściankę, połączyć to te dwie wiaty, bo tu zawieło. Tu jest szpara, dziura i tu to muszę połączyć. To póki jeszcze na dworze jest widno, coś tam porobię, a później jak już będzie cimo, to rozpolacę w piecu i będziemy robić saminka. No, dzisiaj poniedziałek, Agata przyjechała z roboty prosto. No. Kamera mi wzięła, auto mi wzięła. Życie ci zabrałam. No. No i tak se tu działam powoli. Tak se tu dubiesz, ja? No, dubia se. Tam... Zmarzniesz tu. Nie, ciepło jest to. Tam fest dmuchało, ale teraz jak są te miechy i to podbitka, to jest ok. Tu jedynie mi jeszcze zawieło ta plandeka, ale to przez to, że tam się podwinęło, jest dziura. Tu rozpol, bo jeszcze chory będziesz. No, ciepło tu jest w porównaniu do tego, co na dworze. A jak robisz, to nie ma zima. No, jak stoisz i na dworze, to jest. No, dobra, to jedź do chałupy. No. Muszę zjeść obiadek. No. Dobra, a ja sobie to później coś nagrywał, dali. To narka. Wczoraj nic mi się nie udało nagrać, a dzisiaj był u mnie rollboot z geszynkiem na święta. I tutaj taka informacja do was. Szukają przedstawiciela handlowego. Jak już tam wymagano jest znajomość rolnictwa, chęci do pracy, jakby ktoś chciał zmienić robotę albo szuka roboty. Dość fajnie tam z tego, co słyszałem, można zarobić. Tutaj w opisie wam wrzuca link do ogłoszenia z Oliksa, tam praca, rollboot karpińscy, przedstawiciel handlowy. No tak się zastanawiam, może nawet Jo pomyśla o zmianie roboty, bo u nas to robi się nieciekawie i może warto by było przemyśleć taką opcję, żeby szukać czegoś lepszego. Także no, w opisie kontakt i wszystko wiecie. A ja tutaj zabiorę się za spuszczanie oleju, już spuściłem do baniek. Jeszcze takie resztki, co tam zostało, to powoli zlewam, ale trochę no chłodno w tym garażu jest i tak 3-4 stopnie, no to nie za ciepło pod traktory. I jeszcze zimniej, bo tam to ciepło nie dochodzi. No i wiadomo, olej zimny, gęsty, miał problem zlecieć, ale myślę, jak teraz ten korek spustowy odkręca, zlecą te resztki, no to później będzie można ten dekiel powoli odkręcać. No na razie jest problem, bo nie mamy takiego imbusa i kombinujemy tu. Chyba trzeba będzie zrobić ze śruby fanostki jakoś no i tak to odkręcić. I da szukać czegoś, za chwilę wracam i będziemy działać. Teraz wypompowuję olej, co pójdzie, wypompujemy pompą, a reszta trzeba będzie wziąć wiadro jakieś i korkiem spustowym w dołu wylać. Nie wiem, jak to zrobić, żeby jak najmniej syfu się zrobiło. Bańka podłożyć, ale nie wiem, czy bańka się zmieści zaś. Bańka i lejek do tego. Wejrzymy. Jakoś bańka. No wiecie, już cima, godzina 5. Zagrzało mi się troszkę w garażu i zaczynamy coś tam grzebać, działać. Taką małą banieczkę wezmę jakoś stąd, staro. Jest mało, no, może będzie no lejek do tego zrobić. Dobra, pod wiatą coś poszuko. Jest tam młotek? Co? Młotek tam kać musi być. Dwa tam muszą być nawet. Tu jest mały, a tu są oba. Trzy tu są. Tutaj. Nie mały. Tu jest na większy. Jak tu widzę większy jest. Ty? No. Nie ma większy. Mieści, co? Co? Nie zmieści. A taki męczy jakby. Tu nie nadąży zlatywać jeszcze. Taką baniak z takim większym dziurą. Tak też pójdzie. Co? Tak też musi iść. Już go chyba wiele nie zostało. A może ja, bo leci i leci. A zmieści się. Ja już kończy. No i dość czyste leci. On mógł być tam taki też biały, bo przez ciśnienie, wiesz? No ale ogólnie, że ten, że nie jest zmazany. Ale i tak padł, że będą wymieniać se. A u moich niby. Od Kraków koś. Czy koło Krakowa, nie wiem. Dobra, teraz zakręcimy sobie już ten korek, bo to już ledwo co kapie, a spod tego dekla też poleci, a nie chce się na beton nalać i niech to leci na ta blacha. Większym. Aż ciekawy jestem, co tam ujrzę. Czy sący poradza z tą naprawą? Myślę, że ja. Obiektyw jest trochę tłusty, ale mam nadzieję, że będzie widać. Jak nie, to tupa. Ale zrobię zbliżenie jakieś, co tam widać. W ogóle też się trochę tego oleju powinno wylać, bo to jest niżej niż korek spustowy. Może być plama. Widziałem tam w komentarzach, że jednak mnie pochwaliliście w końcu na pierwszy raz, że najpierw naprawia, a potem sprzedam, a nie na sprzedam takiego, że tak powiem, uszkodzonego. Nie. Niesprawna chwila. O kurwa. Wiedziałech. Wylało się za. Trzeba szmata mnie zaraz tu powycierać. Fajny garaż, to szkoda mi, jak się tak rozleje. Tyle roboty, co tu włożyłem, a tu plama z oleju. Nie bardzo tak. No, to się straci kiedyś. Zawsze idzie umyć też. Dobra. I co tu widać? No, nic za bardzo nie widać, bo leci olej wszędzie. Ale kaś musi być to do załączania, rozłączania. No i w sumie to nic tam nie uznał jak za bardzo, oprócz tego, że ten kamień jest zużyty do połowy i nie umie tego rozsprzęglić. No to winowajca jest znaleziony. Nie robiłem tam nic więcej, bo kapało mi na łeb. Musi to wszystko odtajeć, skapać, okapać. No i jutro się za to wezmę. Dzisiaj jeszcze wieczór zamówię sobie ten kamień. Nie wiem jak go tam się wymienią. Chyba trzeba będzie jeszcze ten bag jednak odsunąć, bo słabe dojście tam jest. No ale kiepski, właśnie kiepski dojście, bo z dołu nie mam żadnego kanału. Kurde, nogi to mi chcą odmarznąć. Na dworze pokazuje teraz minus 5, minus 4,5. No tam mi się udało nagrzać dzisiaj do 4 stopni. No to jednak jest trochę zima, tak w kurtce idzie robić, no nie mam doszczelionej tej wiaty tak konkretnie jeszcze, by tam trzeba ta ściana tak oboczno między tymi dwoma słupami zrobić. No i to by było lepsze, bo tam cały czas wieje wiaterek, mróz się przedostawał, no a wiadomo ta plandeka to też tam nie uchroni, nie? Plandeka to jakby plandeką się dało robić takie te, to by nie ocieplali chałupy. Plandeką. Kurde, to od środka, bo to szyba zamarznięta. Dobra, zaraz się seacik zagrzeje i będziemy coś widzieć. No i to dzisiaj w sumie tyle. Kolejno część napraw jutro, tak jak dołek, zaś jutro wstawię jakiś odcinek. Jak to wymontuję, jak ten kamień wygląda, będziecie mogli ocenić sami. Także dzisiaj tyle. Trzymcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Pamiętajcie właśnie o tym rollbudzie, że szukają pracownika. Może akurat szukają ciebie. Auto przejedzie i szczelik. Jeszcze paliwa zero. Trzeba by zajechać zatankować. Tyle, narra.